Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo, i chyba już pora wrócić do tematu minionego dłuższy czas temu E3 i tego, co pokazano w temacie naszej ulubionej serii Gier. Dostaliśmy zwiastun Halo Infinite, który tym razem jest zwiastunem gry, a nie zwiastunem silnika, na jakim będzie gra pracować, no i dostaliśmy tak dość mało informacji, i ogólnie. Ogólny zawód, jaki odczuwałem podczas tego zwiastuna, był powodem, dla którego nie miałem zamiaru nic robić, nic się odzywać na jego temat, bo uznałem, że nic nie ma. Jedyne, co nam to mówi, no to, to no jeszcze gorzej niż rok temu, wiadomość dociera do nas, że będziemy czekać jeszcze dłużej niż można było się spodziewać, bo uważam, że, no, 5 lat to wow, taki odstęp, to można nie, nie jedną serię gier rozpędzić, a nie czekać na zwieńczenie. Hmm, zwieńczenie sagi, trylogii, jakkolwiek by to teraz nie nazwać. No i można jeszcze w czasie dostawać spin-offy, różnego rodzaju rzeczy, a tutaj nic. Jest cisza, no i... No trzeba przyznać, że Halo 5 była naprawdę wielkim ciosem dla całej marki. Tak wielkim, że no mamy tę całą ciszę i próbę naprawienia tego wszystkiego. No ale postanowiłem zerknąć, co my tutaj mamy, bo mamy no dosłownie dwie, trzy scenki, rzeczy, na których można się skupić. Wszystko oczywiście kręci się wokół tego pilota. Broda tego, który no jest nam bardzo jasno zasugerowany, że dłuższy czas jest rozbitkiem w kosmosie że jest poza, wiadomo, wszelkim wsparciem nie może wrócić do domu i dryfuje w kosmosie samotnie. I to jest osobnik, który trafia na Master Chiefa. Najpewniej z tego, co się dowiedzieliśmy z wywiadu, będzie to początek gry, a więc. Free for Free musiało wykombinować jakąś sytuację między końcem Halo 5, które bardzo chcieliśmy zobaczyć w kontynuacjach najszybciej, a tym co widzimy tutaj, mnóstwo rzeczy się podziało i będziemy musieli odkryć co tam się podziało, no chyba żeby do flashbacki, ale znając historię Halo, no to bardziej nam opowiadano niż pokazywano co, rzeczy, które się zdarzyły kiedyś. I po prostu będzie się nas starano wrzucić w jakieś najwyraźniej nowe środowisko, w nową sytuację, no i powrócić do różnych starych motywów, które być może, no, nie mogą być najszczęśliwsze w tym momencie historii Halo. Tak czy inaczej, mamy nową postać, ona prawdopodobnie będzie naszym jakimś towarzyszem, będzie naszym głosem w głowie przez początek gry, póki nie dostaniemy z powrotem Cortany. Zaraz, zaraz dojdę do tego, dlaczego uważam, że może do tego się, że może do tego się to wszystko sprowadzić. I będzie to nowa postać, która trafi na te wszystkie wikpedie, na, do niezbędnika je, na naszym kanale i wszędzie. No i to jest pierwsza tajemnica, co się działo między Halo 5, a tym co widzimy tutaj. Bo coś się podziało, coś wymyślone, jakieś powody, żeby nas oddzielić od zespołu, od Loka, żeby czyli znowu był samotny w kosmosie. No i to jest klasyczny trop, bardzo charakterystyczny dla Halo i to jest fajne. Gorzej co będzie dalej, bo widzimy Halo. Więc albo Chief robił coś na Halo i rozwalił je w ten sposób, że nie jest cało rozwalone, tylko urżnięte, udziabane. Albo, no, przypadkiem się znalazł w pobliżu wcześniej uszkodzonego Halo. Ja się skłaniam ku drugiej opcji i być może to w ogóle... To już jest coś starego, to jest któryś z pierścieni, które znamy, albo się z nim coś stało, co odkryjemy, albo... I po tej scence, no bo to była taka scenka... Widzimy urywek, który bardzo mi przypomina no, scenę z pierwszego halo z pokoju kontrolnego, kiedy Tomasz The odkrył do czego służą pierścienie. I mamy powtarzający się motyw tego pendrive'a na sztuczne inteligencje. Mamy głos Kortany, który nam sugeruje, że no, jednak są dalej sobie przeznaczeni z Chiefem i Chief ewidentnie, skoro trzyma to jako pamiątkę cały czas. To cały czas coś czuję do tej kortany, no i zastanawiam się, czy po pierwsze nie będziemy straszliwie tutaj szczuci nostalgią do starych Halo. Wiecie, przygoda na pierścieniu, y, pokój kontrolny, samotna przygoda i to wszystko. Yy, nie wiem, musi to być dobrze zagrane, bo jeżeli to będzie zagrane tak yy, po staremu, że mamy miejsce, kolejne etapy do zaliczania i granie, no to będzie dość. Yy, nieprzyjemnie, ale raczej na to się nie zanosi. No i twórcy będą musieli to w jakąś historię coś wiarygodnego, no i najlepiej zawrzeć tam jakąś tajemnicę. I prawdopodobnie może to być potop, cokolwiek yy, jakieś kolejne rzeczy powracające, które yy, będą nas atakowały. No po, to powracającą nostalgią, tym takim hmm, dążeniem do poczucia, że to już znamy, że to jest fajne, bo w to graliśmy za młodu, kiedy byliśmy fajni i w ogóle. Hmm. I. Jak dla mnie ten zwiastun, ta sama końcówka, jest zapowiedzią, że motyw z Cortano będzie naprawiany. Co mi się znowu niezbyt podoba. Jak powiedziałem, motyw z Cortano z czwórki został zepsuty w piątce, a teraz będzie prawdopodobnie naprawiany w szóstce, czyli w infinicie. Wolałbym, żeby już zostawili to, co napsuli poprzednio, i starali się do tego jakiś sens dopisać i iść z tym dalej i zrobić dobre rzeczy na tym niż. Zmieniać znowu to, co było poprzednio. Jeżeli Cortana wróci wyzdrowiona do Master Shif'a, no to ja jako fan będę już trochę... Będzie to dla mnie trochę za dużo, to nie będzie motyw, który mnie wyjątkowo ucieszy i bardzo będą musieli się nagimnastykować, żebym to kupił z pełną świadomością tego, co się wydarzyło w poprzednich odsłonach. I żebym mógł przejść na tym do porządku dziennego i stwierdził, że Halo Infinite to świetna odsłona, to są takie moje obawy. Jestem przede wszystkim zawiedzony tym, że bardzo długo będziemy na to wszystko czekać, ale są różne fajne rzeczy. Nowy silnik daje radę. Mamy tutaj jedno ujęcie, które wygląda, jakby mogłoby być z gry na jakiejś supermocnej konsoli. Mamy pancerze, o które się martwiłem, nawiązujące bardzo do Halo 3 pokraczność nóg Master Chiefa z pierwszej trylogii tutaj nie występuje, wygląda to bardzo dobrze, więc ogólnie może być fajnie, aby Free for Free przypomniało sobie o co chodzi w Halo i oby nie sprowadzało się to jedynie do tego, żeby odgrzewać stare pomysły i wracać modelem do starych które za cholerę by się dzisiaj nie sprawdziły w tych dzisiejszych realiach, kiedy wszystko musi być Efektowne i fabularyzowane i ciągnięte postaciami, i dobrze napisane, i grane na emocjach, i to wszystko by się przydało, oby to było i będę tego wypatrywał za te przeklęte półtora roku. No, dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!